Jesteśmy z Pawłem Kiełkiem po jego pojedynku na gali Fight Exclusive Night 10 Gold Edition w Lubinie. Na pewno nie tak przewidywałeś, że ten pojedynek się rozstrzygnie. Witam wszystkich. Pojedynków się nie przewiduje, się wychodzi, się walczy. Ale faktycznie nie przebiegł on po mojej myśli. No ale co ja mogę zrobić? Przyjmuję to, nie jest jakaś wielka w stasie tragedia. Przegrałem, to jest sport, to tak naprawdę aż i tylko sport, więc to jest normalna rzecz, się wygrywa, przegrywa, trudno. Tak, ale zapowiadało się wszystko dobrze, ponieważ ostatnio zmieniłeś właśnie kategorię wagową w tym pojedynku, z lekkiej na półśrednią. Wyglądałeś bardzo dobrze na ważeniu, nie było tutaj żadnych problemów u ciebie ze zbijaniem. No ale niestety dla ciebie już w klatko ringu tak różowo dla ciebie niestety nie było. No taka, to jest takie jest życie, takie są walki. No co, mówi się trudno, gdzieś tam zbiera się myśli, gdzieś tam przeanalizuje się tą walkę w ciągu najbliższych dni. Dalej wracam na salę i trenuję. Jakie są teraz twoje plany? Planujesz dłuższy odpoczynek od walk? Kiedy możemy spodziewać się twojego powrotu? No kiedy dostanę kolejną propozycję. Też nie ukrywam, że ja nie odmawiam walk. Jeżeli będzie propozycja za nawet miesiąc, to ją wezmę, bo jestem w super formie. To, że mnie Mindaugas poddał, to gdzieś tam w mojej głowie nic to nie zmienia. Moje ciało jest doskonale przygotowane do pojedynków. Także nie ma mowy o jakiejś dłuższej przerwie. Może po prostu gdzieś tam bardziej popracujemy z trenerami nad tymi elementami, które może nie zagrały i tyle, nie? Mam nadzieję, że tutaj wyciągniesz z was z trenerami wnioski z tego pojedynku, wrócisz silniejszy, lepszy niż kiedykolwiek i zobaczymy cię w naprawdę świetnej formie podczas kolejnych walk. Mam nadzieję dla Federacji FEN oczywiście. Tak. Dziękuję bardzo, jeszcze mogę chwilę? Oczywiście. Więc to ja sobie przejmę. Chciałbym podziękować moim trenerom, sparring partnerom z klubu Berhutter Rachenolsztyn, moim sponsorom, bez których byłoby naprawdę ciężko, czyli firma Sport Definition, Allpol Olsztyn, Pitbull West Coast, Artneo.pl, Put Przedsiębiorstwo Usług Technicznych, Kuba Maurich, czyli Maurich.com, Krzyś Kostrzemski, mój fizjoterapeuta, no i Olden Daszczuk. Wszyscy to są ludzie, którzy mnie wspierają i pomagają mi w moich przygotowaniach, także jeszcze raz dziękuję. Również bardzo dziękuję.